Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Dziel i rządź, rządź i dziel. To jest to, co komuniści w Ameryce robią na dzień dzisiejszy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Różnorodność, no to jest te słowo, tak, diversity, czyli różnorodność, czyli najróżniejsze grupy społeczne. To jest to, co ten multikulturowość, wielokulturowość, wszystko i wszyscy, tylko nie biali chrześcijanie, no i nie w średnim wieku. To jest to, co na dzień dzisiejszy Joe Biden, zawodowy w zasadzie polityk, przymocowany do koryta, przyspawany do koryta prawie 50 lat. On ma 76. Po 70 jest nieźle. Kiedy zaczynał swoją karierę gnidy politycznej, to powiedział 62-latkowi, że to jest najwyższy czas, żeby iść na emeryturę. Teraz po 70 został prezydentem. Jak został prezydentem? No został prezydentem w bardzo prosty sposób. Socjaliści, demokraci wykombinowali coś takiego, że no mają poparcie wielu grup. To jest taka koalicja. W Ameryce problemem jest to, że jest dwupartyjność, że nie ma koalicji parlamentarnej. No i koalicje się tworzą w zasadzie w jednej partii, w partii demokratycznej. Także oni mają tam środowiskowców, mają zielonych, mają homoseksualistów, mają czarnych, mają emigrantów, mają wszystkie grupki takie najróżniejsze, nie ze względu humanistycznego. To nie ma ludzi roztropnych, czy mądrych, czy głupich, tylko są same małe grupki. To się dziwnie w Ameryce stało, bo to jednak Ameryka, kiedy zaczynała, kiedy myślała, no to miał być taki melting pot, czyli taki garnek, który mógł wymieszać. I bardziej pokazywało, żeby zaabsorbować, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do Ameryki, popatrzyli na konstytucję, popatrzyli na historię, popatrzyli na ten chrześcijański kraj, no ogólnie protestancki, no ale czy przyjechali, czy Żydzi, czy katolicy, czy muzułmanie, czy Hindusi, czy żółci, no to mniej więcej, żeby się wciągnęli do tego i żeby wymieszali pod względem intelektualnym, pod względem pracowitości i tak dalej, wartości człowieka jako takiego, niezależnie od koloru skóry. To było bardzo widoczne, kiedy Martin Luther King, on mówił, że on ma nadzieję, że dożyje, że ludzie dożyją do takich czasów, kiedy ktoś będzie patrzył na czarnego, no to nie będzie patrzył na jego kolor skóry, tylko na jego osiągnięcia. No i to tak się zmieniło. Na ten multikulturalizm, to idea to była taka, żeby być otwartym na innych niż Europejczycy, żeby być otwartym na innych niż biali, żeby być otwartym na innych niż Europejczycy, biali chrześcijanie. No ale co akademicy, co koledzy, co uniwersytety zrobiły, no to oni w zasadzie wykorzystali to do podzielenia. Oni podzielili naród, podzielili społeczeństwo, podzielili kraj na te małe grupki, no i zaczęli wymagać, że te małe wszystkie grupki, no to są lepsze w zasadzie niż to, co zastali przyjeżdżając tutaj. Także goście, którzy przyjechali do Ameryki, zaczęli mówić, że wszystko to, co jest w Ameryce, jest niedobre. Dlatego doprowadzili do tego, że dużo ludzi, którzy ma obywatelstwo, co przyjechało, nienawidzi Ameryki i te malutkie grupki wszystkie, można powiedzieć, flaga meksykańska jest ważniejsza niż flaga
flaga, powiedzmy, amerykańska. Jakieś ubiory hinduskie są ważniejsze niż ubiory amerykańskie. I to rozdzielenie doprowadziło do tego, że jest makabrycznie. I to widać, to co Biden robi. Biden w tych grupkach, to teraz jak się tak popatrzy, to cały ten kabinet, całe te ministerstwa wszystkie, całą swoją administrację wypełnia ludźmi. No i tam zawsze w gazetach, no to jest pierwszy albo pierwsza, tak? Przed imieniem, przed nazwiskiem to jest pierwsza. Pierwszy, powiedzmy, Latynos, który będzie ministrem bezpieczeństwa narodowego. Pierwsza kobieta, która będzie w Ministerstwie Skarbu. Pierwszy afrykańsko-amerykanin, który będzie szefem, ministrem obronności. Pierwszy Latynos, która będzie ministrem lecznictwa. Pierwszy widoczny, otwarty homoseksualista, który będzie ministrem transportu. No on akurat startował do bycia, on był kandydatem na prezydenta. Pierwsza kobieta, kolorowa kobieta, która będzie prowadziła ministerstwo budżetu i zarządzania. Pierwsza kobieta w zarządzie wywiadu państwowego. No i tak dalej, i tak dalej. Także to cały ten w tym wielokulturowym systemie, czy programie, czy państwie, no to chodzi o to, żeby ludzie jakoś się zaznajomili z innymi. No ale dzisiaj wszystkie te nominacje, no to pokazują, że ta różnorodność w praktyce, no to jest dziwnie tylko polityczna. Jest tylko polityczna, no i jedyne co robi, to dzieli. To dzieli, po prostu dzieli. Kiedy Biden zaczął te swoje pierwsze nominacje dawać, demokrata na przykład z Teksasu, Vincente Gonzalez. Vincente, to on chciał co najmniej pięciu Latynosów w ministerstwach. Pięciu Latynosów w ministerstwach. No i co się stało wtedy? No wtedy Żółci się zdenerwowali. Azjatycko-amerykańska grupa zaczęła narzekać, że Barack Obama to dał w swojej administracji trzech Azjatów. No i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj też się zastanawiam właśnie, że Polacy jednak jesteśmy bardzo mało widoczni. Jesteśmy bardzo mało widoczni. Głosujemy na socjalistów w większości. Polacy w większości głosują na socjalistów, na demokratów. Do władzy się nie wyrywają, no ale jednak z takiego prywatnego punktu widzenia, no to wierzą w tą ciężką pracę, wierzą bardzo często w Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no ale jakoś tak podświadomie głosują na demokratów. No Murzyni tak samo głosują na demokratów i też są wykorzystywani, ale właśnie co mi przeszło przez głowę, że nie idziemy do polityki. No ale tak samo Polacy nie za bardzo idą, powiedzmy, do urzędów. Nie idą do biur, nie idą do polityki lokalnej, nie zostają policjantami, nie zostają strażakami. No jest to dziwne, no ale z drugiej strony no też ludzie, którzy wyjechali z socjalizmu, nie chcieli być w tej polityce włączeni. PRL wygrzmocił z nas wszelkie jakieś nadzieje czy chęci do bycia w polityce. No ale wracając do Azjatów, oni mówią, co to się dzieje, tak? Co to się dzieje, że nas nie wybierają? No Biden też wziął
Indianina tego z łukiem, czyli ten Native American na jednego z ministerstw, ministra spraw wewnętrznych. To jest facet z Nowego Meksyku. Jego matka no to jest z plemienia Laguna Pueblo. Także to jest też następny, on rozdziela to po linii, powiedzmy partyjnej, po linii tych, którym pokazuje, ok, jest, biorę waszego, głosujcie na mnie, biorę waszego, głosujcie na mnie, biorę waszego, głosujcie na mnie. I to jest te wyłuskiwanie tych głosów, tak? Także, że powiedzmy ci Indianie, którzy widzą, ok, jest ten ministrem, będziemy głosować. No i to jest tak jak no i oni głosują. Dużo ludzi nie głosuje, ale patrząc na tego, to w ramach wdzięczności, to właśnie to, tak to się odbywa. Od maja można powiedzieć, od wtedy, kiedy ten bandzior George Floyd, no narkoman, bandzior, siedział w więzieniu, przykładał broń kobiecie do brzucha, obrabował Hindusa wcześniej, a w tym czasie to dał 20 fałszywych dolarów Hindusowi. Policja zadzwoniła, przyjechała po telefonie Hindusa. No to trzymali go w radiowozie, przekonywali, żeby się poddał, trzymali go pod kolanem 9 minut, no i wszyscy, całe lewactwo zrobiło z niego po prostu świętego. Zrobiła z tego diabła, z tego bandziora świętego. No i od maja ten czarne życie znaczy, ten Black Lives Matter, cały ten ruch, no to on opanował wszystkich, opanował i to jest taki zastępczy powiedzmy materiał do dyskusji na temat rasizmu. Media, te wszystkie środki przekazu wyniosły ten czarne życie znaczy do poziomu systematycznego rasizmu, którego w Ameryce w zasadzie nie ma. Nie ma od lat i jeżeli ktokolwiek może powiedzieć, co chce, no to najwyższym argumentem za tym jest to, że Barack Obama jako półczarny był wybrany raz, no to raz mogła być pomyłka i został wybrany drugi raz, no i to już nie jest pomyłka. No Trumpa wybrano tylko dlatego, że Obama narobił bałaganu, narobił strasznie dużo bałaganu, no ale jednak te wahadło przesuwa się. To można powiedzieć, ten marsz ku komunizmowi w Ameryce jest dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. 40 lat nauczania tego socjalizmu w Ameryce, no zrobiło to, co zrobiło. No i, ale wracając do Czarne Życie Znaczy, te gazety, te szmatławcy, brukowcy i tak dalej, no to postawiły na podium, czy na świeczniku, czy na najwyższym miejscu te czarne życie znaczy, no ale to Latynosi, Azjaci się denerwują. Oni się denerwują i tłumaczą, czy chcą, żeby właśnie i by było jeszcze więcej Latynosów, jeszcze więcej Azjatów. To rozdzielanie społeczne, rozdzielanie grupowe, rozdzielanie i walkę pomiędzy też się pokazuje w tym, że ludzie nie mają już poczucia humoru. Poczucie humoru no to jest zabijane. Zawsze opozycja no to miała ten ostry język, te ostre noże satyry. Można było wyśmiewać przeciwnika. Na dzień dzisiejszy to zostało wszystko zmiecione. Wszystkie te wielomiliardowe korporacje, platformy społecznościowe, Facebook czy Twittery, polikwidowały to. Teraz jest śmiech na sali, no bo żona Joe Bidena każe się nazywać doktorem. Ona jest doktorem, która nie leczy. No i w zasadzie tak w Ameryce, no to większość ludzi nie nazywa się doktorami, jeżeli nie leczą. Nawet jeżeli mają doktorat,
ale niezwiązany z lecznictwem, z medycyną, no to nie podkreślają. Ona swoje pracę doktorską napisała na dosyć debilowaty temat, no ale każe się nazywać doktorem. Już nie będzie tego śmiechu. Śmiech tak samo, czy humor, czy jakieś poczucie humoru też zostaje zlikwidowane na poziomie jakimś takim ludzkim. Jest w Ameryce jest takie łańcuch sklepów Trader Joe. Trader Joe no to jest w zasadzie amerykańskie Aldi, no też są Aldi, no ale Trader Joe, no to są te niemieckie kompanie, no to tam właśnie wszyscy ci oszołomieni komuniści to krytykowali Trader Joe, że oni nazywali pewne tam drzemy, czy musztardy, czy jakieś inne piwa, że to była linia produkcyjna, to była Trader Jose, linia Jose, czyli Jose, z hiszpańskojęzycznego nazwiska, czy tak samo było Trader Smink, czyli od tej chińskiej. No i oczywiście komuniści krzyczą, że to nie można, że to nie jest wesołe, nie jest zabawne. No i likwidują. I to zredukowało to wszystko do rzeczy, do absurdu. Do absurdu po prostu, do jakiegoś zażaleń, wiecznych zażaleń. Ci bojownicy o sprawiedliwość społeczną, to jest po prostu ci ludzie wiecznie niezadowoleni. To jest straszne to, co się dzieje. I niszczą kulturę, niszczą dobre samopoczucie, niszczą Amerykę. No ale to wprowadza to, że te wymagania do kabinetu, do ministerstw, całej tej aparatury partyjnej Bidena, bo ludzie chcą, żeby byli wybierani. Polityka ogólnie rzecz biorąc, no to powinna być jakaś taka lokalna, ale zamieniło się to, że to jest rozdawnictwo władzy i zamieniło się to w rozdawnictwo pieniędzy. Wszystkie te postępowe socjalistyczne ruchy, no to one zawsze szukają po prostu forsy i nic w sumie innego. Te 80 milionów wyborców zostało, którzy głosowali na Bidena, oni zostali wykorzystani. Na pewno jest ta różnorodność w Ameryce, no ale oni się tak wpasowali, demokraci, socjaliści wypróbowali. Dodać do tego należy, powiedzmy, te oszukaństwa na sporą skalę, które prędzej czy później wyjdą na jaw i będzie wiadomo. Ale to jest wstyd, żeby prezydent był wybierany do tego. Prezydent powinien być wybrany po to, żeby zrobił jak najlepiej dla całego kraju, dla całego narodu, żeby kraj był jakiś prosperujący, żeby miał osiągnięcia, a nie jest po to, żeby to był jakiś taki statek do tego, żeby doprowadzić do portu najróżniejsze frakcje i jakoś się tam zadowolić wszystkich naokoło. To nie jest cel prezydentury. I teraz to się wszystko zamieniło po prostu w jarmark i licytacje, komu co dać za to, że ktoś będzie tam głosował. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich normalnych. Dziękuję, że głosowaliście na republikanów, że głosowaliście na konserwatystów. Pamiętajcie, przyszykujcie się na 2022, przyszykujcie się na 2024. Wszyscy socjaliści, którzy głosowaliście na Bidena, pamiętajcie, będziecie płakać, będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zastanówcie się nad tym, nad własnym wyborem, zastanówcie się, przepraszam, w jakim kierunku pociągnęliście Amerykę. Zdrowia!